Pracowaliśmy w Szczecinie, na Radogowskiej, na Światowida. Dwie piekarnie równocześnie prowadziłem. A to w międzyczasie się budowało. No i od 92 roku tu pracujemy, w Tanowie. Miałem okazję być na praktyce w Göteborgu. W sumie to około 2 lat z przerwami. Dużo tam też poznałem. U nas jeszcze było tak słabiutko z technologią, z maszynowieniem. Nawet tam maszyny stamtąd przywoziły, co niektórym. Staż mam 64 lata, tak, pracy. Mamy takich odbiorców właśnie, sklepik na osiedlu, gdzieś jakieś delikatesy pojedynczych takich sprzedawców. Mamy swoich klientów, którzy kupują nasz chleb, którzy szukają naszego chleba. Teraz się o tym przekonujemy, nawet jak ogromne jest to grono, gdzie bezpośredni klient do mnie pisze, no bardzo to cieszy. Ale niestety jest tak przesycony rynek wszystkim. Bardzo trudno jest wprowadzić coś nowego. Jest wszystkiego bardzo dużo na półkach. A my właśnie wymyśliliśmy teraz, znaczy nie my, tylko Aleksander Jackowski, założyciel i twórca tego, co pan tutaj zdjęcia robi, nagrywa, zbudował taki piec i w tym piecu ten chlebek, który pieczemy, no to ma od lat, ja nie pamiętam od lat, żeby jakiś nowy produkt, który chcieliśmy wprowadzić, żeby miał takie wzięcie, jak właśnie ten chlebek, taki prawdziwy na... Niektórzy jeszcze pamiętają, jak babcie piekły w domach na takim piecu chlebek. No i również odpiekamy nasz Marianowski, który jest już kilkanaście lat na rynku. Ma też swoich klientów, smakoszy, ludzie szukają, ludzie pytają. Ze Szczecina do Tanowa przyjeżdżają po ten chlebek, bo tu w sklepie w naszym, w Samie, w Tanowie jest on zawsze. I dosłownie, no zdarza mi się spotykać właśnie z takimi, słyszę, że ktoś był w Tanowie po chleb, bo gdzieś tam nie mógł znaleźć. No a ten chlebek to jest ten pyszny i kanapkowy, który tutaj został na potrzeby tego pieca ceglanego wymyślony. No ja jestem zaskoczona z odbiorem tego, jak się przyjął i z produkcji na produkcję, jak wzrastają zamówienia.